Wyspany, patrz pan. Taki tapczan. Wygląda na wyspanego. Można zaczynać. Najpiękniejsi polscy mężczyźni znowu ruszają wybierać najpiękniejsze polskie stadiony. Będą filmy, ale jakie? Na razie na pierwszym miejscu naszego rankingu jest stadion ze Skarżyska. Na drugim Starnowa. A na trzecim z Olsztyna chyba. Tak. Czy dzisiaj klasyfikacja się zmieni? Bardzo możliwe, bo jedziemy dzisiaj do pięknych Pabianic. Gdzie naklane, piękne... naćpane dziewice obciągną cię ze sił, cytując zespół miejscowy. No. Słowacki. Napiszczamy dzisiaj słowackim. Ale on się nie zatrzymuje w tym. Słowacki się nie zatrzymuje? Pisze bez przerwy. No panie, dojechaliśmy. Generalnie chciałem powiedzieć, że wbrew pozorom to my umiemy czytać, proszę państwa. I czytamy te wasze komentarze pod filmikami. O kurde, zdziajałem się po 10 schodkach, ja pierdzielę. I ktoś niedawno sugerował, żebyśmy przyjechali do Pabianic, bo tu piękne stadiony są. No, to zobaczmy te stadiony. Trzeba czapkę założyć. Co, zimno? Zimno, no ja pierdzielę, 20 stopni. Żeby w dyńkę słońce nie raziło, żeby głupim nie być jeszcze bardziej. 5 minut po 12 w południe. Kurde, można by coś zjeść lokalnego na śniadanie, bo ja tak nie bardzo ze śniadaniem dzisiaj. Mleczarnia to może nie za bardzo. O, bar Krakus, panie. Jaki piękny bar Krakus. Co to za bar? Od 12 otwierają, panie, a już jest 6 po. To już praca w re. O, dzień dobry. Ale coś na śniadanie byśmy prosili. Na śniadanie piwo albo setka. Panie, za te stadiony. No, i to było śniadanko, nie? Jajko z dżemem. I po tak pożywnym śniadanku możemy ruszać... Do centrum rehabilitacji. No, daleko nie jest. W sumie tak, a mi się przyda, bo mnie dupa boli. Ale my na stadiony ruszamy. Do przejścia mamy, panie, z 1,5 kilometra na pierwszy. Panie, tak zapierdzielamy, że na ostatniej ulicy wylądowaliśmy. Ostatnia. To dalej to nie ma już ulicy. No. I co my teraz robimy? Nie wiem, wróćmy do podstawówki. Może się zapiszemy na następny rok. No, panie, śmy się dotoczyli. Wybieram wino. Nie, to jest stadion. Jaki tam stadion? No tak. Nie mają tutaj takiej tej polewki? Z nas zaraz mogą mieć polewkę. Chyba. Gdzieś tu jest stadion. A może tam? Ludzie, gdzie tu jest stadion? No proszę bardzo, jest. Ja PTC. Tak. A to Polskie Towarzystwo Cyklistów jest. No kurwa, to kolarze jeżdżą. To typowy kolarz, nie? Tak. Ej, ale tak się nazywa ten zespół przecież. PTC Pabianice. Tak, no. I tu jest stadion tego zespołu. O, PTC. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów. Tak, ale grają w piłkę. O, budynek klubowy, kurde, kawiarnia u Basi zaprasza na pierwsze piętro. Dawaj, pani. Myślisz, że można? Nie ma kawiarni. Nie ma pani Basi, zamkła. No. Piękny obiad. Kurde, no złe to jest, pierdziele. No to są trybuny, panie. No. Żeby się do takiej trybuny przypieprzyć, to naprawdę trzeba być już rumburakiem. Złośliwym siusiakiem. Skończonym rumburakiem. A jakby ktoś miał wątpliwości, że to są cykliści, to proszę bardzo. Panie, trybuna VIP tu jest. No, aż usiądę. Aż usiądź, tak. Do kogo bardziej pasuje trybuna VIP? O. Jak do ciebie, nie? Ale wygodna, bardzo wygodna. Miękkie. Niemalże welurowe obicia. Niemalże. Nie no, klasa, klasa. No, dla miłośników roślin to tu atrakcje chyba są niezłe. No zobacz panie tylko ile tu jest gatunków. Każdy liść jest inny tutaj. Ale ktoś się musiał tutaj wiesz natrudzić żeby to zasiać. No każdy liść jest inny no. Można zupy nagotować. Jakiej? A jaka wyjdzie. Pan sobie zerwie kwiatka na pamiątkę. Co z nim będę robił? Do wazonu pan sadzi, pan zerwie. No i sru, i w wazonie będzie... O. Nie celowałem ręką, mi takiego fiuta urwałem. Dobrze, że swojego nie urwałeś, o. Przy okazji. Już niech lepiej będzie ten w wazonie niż ten twój. Czy wolałbyś swojego oglądać w wazonie? To jak się pan zapewne domyśla, nie jest jedyny stadion w Pabianicach. Teraz będziemy grzać na drugi, malowniczą trasą. O. A co to jest? To jak widać, to jest... Kruk. Tak to nie kruk. No jak nie? Nie ma nic wspólnego z krukiem. Pan widział kruka w ogóle kiedyś? Się ornitolog znalazł, bo kiedyś ptaka zobaczył w majtkach. Jak ci nasrają na balkon, to będą kruki. A ten? Też pan wie? To jest szpak. To jest klasyczny szpak. No pewnie, a kto? To już bardziej do szpakowskiego podobny, do szpaka chyba. No, do szpakowskiego. Teraz jeszcze bardziej malownicza trasa będzie. Bo tu skrótem teraz przeatakujemy. A przez cmentarz, lubię cmentarze.
I tuż za cmentarzem stadion Polskie Grobarii, czyli Włókniarz Pawianice. O, właśnie chciałem pana zapytać, w której lidze gra Włókniarz, ale tu mamy odpowiedź miłych artystów, że Włókniarz gra w lidze czwartej. Wpuszczą tu nas, czy trzeba będzie skakać? Mówię, Kanusiak robi czary mary, uś! A, pan to potrafi. Pan se teraz odpocznie, piarnie, a ja se polatam dronem, dobra? To jest najciekawszy fragment tego obiektu, no. Ta trybuna. No nie wiem, czy to takie rewelacyjne. I ta bieżnia do rzucania rac. Nie wolno rzucać rac. Nie wolno rzucać rac na bieżnię, bo się race psują. Ten kolor bieżni wszystko knoci. Jakby była różowa na przykład. Tęczowa. O, to dopiero by było. A wiesz w ogóle, kto jest wychowankiem Włókniarza? Był selekcjonerem nawet reprezentacji Polski. Santosz. A wiesz, z czego w ogóle Pabianice słyną najbardziej? Ostatnio jedna z pabianickich pizzerii znalazła się w rankingu 50 najlepszych pizzerii w Europie. Bardzo dobrze. No i zaraz pojedziemy tam sprawdzić, czy aby na pewno ta pizza taka dobra. I co, zgłodniał przez drogę? Ja no żartowałem z tą pizzerią. Znaczy się nie z tym, że ona jest w top 50, bo jest. Ale my dzisiaj akurat do niej nie pójdziemy. Jutro przyjdziemy. Zamiast sprawdzać jakąś bzdurną pizzerię, my pójdziemy sprawdzić, czy Bar Krakus jeszcze jest nadal w tym samym miejscu, co był 3 godziny temu. Będzie? O, patrzaj pan, jest. Jest w tym samym miejscu. Nie bywałem. No co robimy? No można się wysikać. O. No panie, można powiedzieć, że takie kółeczko zrobiliśmy po tych Pabianicach. Tak. Takie klasyczne Tour de Pabianice. Soria zatoczyła koło. Widzieliśmy wszystko. Kurde, 10 minut temu szliśmy i tego tu nie było. Ale tu zapierdzielają z tą robotą, nie? Kurde, naprawdę. 10 minut temu tego tu nie było. Ale fajnie. O, będą chyba derby jakieś. O kurde. Panie, jak tutaj tak szybko pracują z tym wszystkim, to będą zupełnie inne Pabianice za tydzień. Za tydzień, to metro. Pierdolno. No dobra, ale skoro wszystko już w tych Pabianicach widzieliśmy, to jedziemy dalej. Już za chwilę opuszczamy to miasto, a właśnie miasto wzmiankowanego na początku naszego wspaniałego filmidła zespołu Proletariat, który pochodzi zespołu przecież z Pabianic. Jaki jest najbardziej znany utwór zespołu Proletariat? Miasto. No jakie miasto? Jest nas 5 miliardów dup. Każdy srawy przeżyć mógł, naukowcy głowią się, gdzie to gówno podziać, gdzie. Nie chce, nie w gównie taplać się. Nie chce, nie, ale srać się chce. A już myślałem, że nie znasz tego utworu. Daria, co zrobisz? Jesteśmy w Łasku. A co my, panie, pozwiedzamy w tym Łasku? Ja nie wiem nawet, kurwa, co jest w tym Łasku. Panie, ja to jestem pierwszy raz. Kurwa, zabij mnie, nie wiem. Kury, o, kury są. Niezależnie od tego, co tu jest, panie, musimy to zobaczyć. 40 minut to zobaczyć, bo mamy następny pociąg za 40 minut chyba. Pociąg do Natalii Oreiro mamy. Chcę być niemiły, ale chyba wiem, gdzie idziemy. Gdzie? Pierwszy browar trzeciego trzynastolecia. Oho! Browar Korek. Pewnie przypadkowo. Jeszcze wczoraj go tu nie było. A kto by się spodziewał, że akurat na naszym szlaku pojawi się jakiś browar lokalny. Browar Koreb. No i akurat trafiło się, że to jest po drodze na stadion. Po drodze na stadion. Tak. Jeszcze przez pół godziny powinien być czynny sklep firmowy. A czy nie, no skąd ja mam wiedzieć, że jeszcze przez pół godziny ma być czynny, skoro przypadkowo na niego trafiliśmy przed chwilą. Nie wiem, do której jest czynny. Sprzedaż piwa, patrz, jak kurde przypadkowo w ogóle, nie? O, ho, 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 ho. Otwarte? Otwarte, ale chyba nikogo nie ma. Pukamy w drzwi. Nie ma szefowej, pojechała do sklepu. Tak to wygląda, na razie tu nikogo nie ma. Mamy cierpliwie czekać, aż szefowa wróci ze sklepu. O, jest szefowa. Herbowy, łaskie żywy, mocne. Ej, po takim weźmy. No jasne, kurwa. Nie wiem, czy to jest jasne. Miodowe. Tośmy suwenirów se troszkę nabrali, tylko pani prosiła, żeby za bramą te suweniry sprawdzić, bo u nich nie można. No i właśnie mijamy bramę. Trochę zapomnieliśmy, że mieliśmy tu stadion zobaczyć. Tak? Podobno nic specjalnego ten stadion tutaj. O, jaka piękna centrala nasienna! Państwo pozwolą, że my sobie tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody pod centralną nasienną grzdyla se weźmiemy. No to... Za centralę. Tak, za nasienia. No nie było co czekać, bo piwo żywe. Ważność krótka, że mieliśmy czekać. Zawiera żywe kultury drożdży, bogate witaminę B. A witamina B to się młodnieje. Siusiak rośnie od witaminy B. Ojej, jeszcze bardziej mi urośnie? No nie wiem, to mnie trochę zniechęciło, ale cóż. No i przez tego browara spóźniliśmy się na
na pociąg, trzeba było wziąć taksi, ale już jesteśmy z Duńskiej Woli. I zaraz będziemy oglądać przepiękny stadion. Pogoni z Duńska Wola. No prawie. To będzie stadion Olimpii. Olimpia Karsznice tu gra. A, bo my nie jesteśmy z Duńskiej Woli. Jesteśmy. Nie szkodzi, chodźmy. Dzielnica Karsznice. To jest dzielnica z Duńskiej Woli. Olimpia Karsznice tu gra, panie. Fajnie. Która liga? Seniorska chyba. Chyba. Nie wiem. Nie wiesz, w której lidze gra twój zespół? Nie, ja pierdzielę. A tu w ogóle, z 500 metrów stąd, jest jakieś słynne muzeum. Ale już zamknięte jest, cholera. Cholera, znaczy, jasne. Znaczy w sumie to całe szczęście, bo przynajmniej nas nie kusi, żeby tam iść. Muzeum kolejowe. O! Największe w Polsce podobno. Tak? Z tego co widzę, to tu jest jakiś zakaz. Ale czego ten zakaz? Zakaz Ania na ojnu po bram. Lokomotywy tu brakuje, nie? Ja tam się nie znam, ale ja lubię, jak na stadionach jest coś lokalnego. Jeżeli ta dzielnica słynie z tradycji kolejarskich, to powinna być jakaś lokomotywa albo chociaż wars. Wars i ten wars powinien być czynny jeszcze, nie? Jakby teraz był czynny tutaj wars, to co byśmy zrobili? Kupilibyśmy sobie po batoniku. A tak nawet batonika nie możemy sobie kupić. Ale stadion tak czy siak jest całkiem fajny, no. Panie, jeszcze jeden stadion nam został. Cycki mnie bolą. A czy jesteś w stanie obejrzeć jeszcze ten jeden stadion z bolącymi cyckami? No jesteśmy. Pan pomacha, o właśnie. Pan Adrian dzisiaj mało machał. Znaczy w sumie jeszcze nie machał. Ani razu. Ostatni stadion na dzisiaj. Jesteśmy już na miejscu. I ten stadion to jest Pogoń. To jest Pogoń z Duńska Wola. Kurde, ja myślałem, że tu jest jakiś stary taki stadion. Zbutwiały, a tu widzę jakiś nówka sztuka, no. No nie wiem, ja tak nie przepadam za nówkami. Przynajmniej bieżnia, jak widać, jest dość oldschoolowa. No, coś się tam dźwięczy w tym plecaku. Jajca. Jajca masz w plecaku? Tak, szklane. A która to liga jest w ogóle? Wysoka jakaś, nie? No, czwarta liga. Byśmy wiedzieli, gdyby ktoś napisał gdzieś na jakimś murze, która to liga, ale... Nie, no druga, zobacz, druga. Co druga? Druga liga jest napisane. Ale kobieca! To jeszcze powiecie. Zagadałeś jakieś panie i się okazało, że one grają w tym zespole, tak? Tak. I one grają w tej drugiej lidze. Tak. I powiedziało, że one nie wiedzą, w której lidze grają chłopaki, bo się nie interesują chłopakami. Mi to się na tym stadionie najbardziej podoba to. Drzewo. Drzewa na sektorze. To jest zajebiste akurat. Na gości. Nawet w sektorze gości jest kilka drzew. Cztery stadiony dzisiaj obejrzane. Teraz komisja uda się na tak zwane obrady. Będziemy się zastanawiać, czy te obiekty, które dzisiaj zobaczyliśmy, namieszają w naszym rankingu, czy nie. Ale coś czuję, że nie namieszają. Moglibyśmy co prawda już teraz podsumować, ale tak na głodniaka, na pusty brzuch, to nie wypada. Co, namieszają te stadiony? W rankingu nie bardzo chyba, nie? Żaden z tych stadionów, co dzisiaj widzieliśmy, nie nadaje się na pierwszą trójkę. Znaczy to pewno się podoba, ale czy wyprzedzi Stomil? Nie. Dobra, to by było na tyle, opuszczamy Zduńską Wolę. Och, kurwa, znowu po schodach trzeba było wejść. Zziejałem. Gdzie mamy pojechać za miesiąc? Do Choroszczy. Na badania. Jakby ktoś chciał, żeby dwa obleśne dziady grasowały mu po jego rewirach, to zapraszamy do wpisywania w komentarzu. Gdzie mamy pojechać następnym razem? Nie, usiądź. Tylko może... Może gdzieś tam, gdzie nie ma takich schodów, no bo tu chórna za 20 stopni było znowu. Tak, gdzie jest płasko, bez schodów. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.